Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek bycia gangusem na Palionowie. Witam was serdecznie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli wam się podoba to co robię, ponieważ ja, wiecie, niby jestem bandytą, niby jestem tutaj takim gangusem, ale spokojnie, ja to robię dla dobra Palionowa, ja tutaj nie robię nic na przekór, że tak to ujmę. Ja po prostu chcę postawić do pionu hejtera i nie odpuszczę tak łatwo, a słuchajcie, jest powód, by nie odpuścić, patrzcie to. Patrzcie to, ja sobie wychodzę tutaj i patrzcie tam, co od razu widzę, od razu jak wyjdę tylko na drzwi, widzę tą łapkę w dół. I teraz słuchajcie, ja rozumiem, że chciał wybudować dom, ale ja nie wiem, czy pamiętacie, ale ja bardzo wyraźnie powiedziałem, że on ma tam opuścić tamto miejsce, tam gdzie sobie zrobił jakąś taką dziwną bazę i się wynieść. A on się nie wyniósł, tylko zbudował inny domek jeszcze w takim miejscu, że ja będę musiał go obserwować. Nieważne gdzie pójdę, ja go będę widział, tu jestem, widzę go, uwaga, wejdę sobie tutaj wyżej. Tutaj będę na balkonie, na który nie dam rady teraz wejść, ale... Albo dam radę, czekajcie. Spróbujmy wejść, uwaga. Dam radę tu wejść? Dobra, nie dam rady. A, dam radę, dobra, nieważne. W każdym razie wyjdę na balkon, też widzę tą łapkę. Po prostu nieważne, gdzie ja pójdę z mojego domku, będę to widział. Mi się to bardzo nie podoba, dlatego w dzisiejszym odcinku zaplanuję cały napad na tą łapkę. Tak, żeby po prostu hejter tam przestał mieszkać. Strasznie mi jest niewygodnie w tej kominiarce, ale trudno. Jestem gangusem, trzeba być gangusem. Dobra, słuchajcie, skupmy się na tym, co musimy zrobić. Przede wszystkim, to ja bym bardzo chciał zrobić taką naszą bazę, w której będziemy mogli całą tą, że tak powiem, sytuację obserwować. I tak, ja wiem, że ja mam tutaj, prawda, mojego tosta takiego, w którym mam bazę. Zobaczmy tą bazę sobie na szybko tylko, żeby sobie przypomnieć, jak ona wygląda. Bo ja mam zamiar zrobić taką troszkę inną bazę, w sensie ona nie będzie jakąś taką wybitną bazą, ale po prostu będzie w takim nietypowym miejscu, no bo to już jest oklepane, tutaj byliśmy, tutaj prawda, tu w ogóle jest niezaktualizowana ta mapa. Jak tak patrzę, no wiecie co, może zróbmy coś takiego, nie, dobra, nie chce mi się tego teraz aktualizować, zaktualizuję to kiedy, patrz, a jak wezmę to, to się nie aktualizuje i tak, chociaż trochę się zaktualizowało coś, tutaj na przykład śnieg się zaktualizował, a to zabiorę? To się na pewno zaktualizuje, no bo to się na pewno zaktualizowało, czekajcie, o. Postawiłem, dobra, jest git. Wow, tu mam zejście, zapomniałem już o nim. To weźmiemy i... No tutaj też jest to do zaktualizowania. Tu, to wygląda jak fortepian w ogóle, co jest grane. Dobra, to weźmiemy i tutaj również się coś zaktualizowało. Coś się musiało zaktualizować, dobra. Ej, co jest? Dobra, odłożyłem. Oj, tu jaki mamy teraz... A, bo ja to obróciłem. Dobra, nieważne. W każdym razie, czekajcie, ja miałem jakieś mapy w domu. Zrobimy sobie inną mapę i zrobimy ją w trochę innym miejscu. Zrobimy taką bazę naszą wypadową gdzie indziej, tak żebyśmy mieli lepsze pole obserwacyjne, no bo jednak to jest nam potrzebne. I słuchajcie, ja muszę jedną rzecz sprawdzić, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, wybudowałem tutaj takie fajne drzewo. Ja muszę zobaczyć, czy z tego drzewa będę miał dobry punkt obserwacyjny na tą łapkę hejtera. Wydaje mi się, że powinienem mieć, ale tego nie sprawdziłem. Więc sprawdźmy to teraz, uwaga, wylecimy tutaj sobie na samą górę. I teraz tak, czy ja stąd widzę łapkę hejtera? Widzę! No tak, nie widzę jej wejścia, ale widzę ją, czekajcie, no nie, już bardziej w bok nie wejdę. Niestety, czyli to jest najbardziej, a nie, mogę przecież być piętro niżej, czekajcie, bo tu w piętro niżej mam gałąź, prawda, na bok. Więc jesteśmy w stanie tutaj chyba przejść, czekajcie, przychodzę tutaj. Uwaga, patrzę, no tak, elegancko, stąd będę widział. Stąd tutaj, idealnie stąd widzę tak naprawdę całą tą, ojojoj, tutaj stąd widzę całą łapkę. Czyli jest git, no trochę mi zasłania tylko, ale to jest mało ważne, ważne, że tam widzę. I teraz tak, ja biorę sobie lunetę. No i jestem w stanie mu zaglądać normalnie do chaty. Jestem w stanie zobaczyć, kto tam wchodzi do domu, a kto wychodzi. Czekajcie, tam gdzieś. Tam kto wchodzi i kto wychodzi. Więc mamy idealne miejsce, żeby, prawda, go podglądać, więc wykorzystamy właśnie to drzewo, ale nie to miejsce tutaj na górze, tylko wykorzystamy miejsce na dole. Na górze też będzie się działo. To drzewo w tym momencie ogłaszam, że to jest drzewo, prawda, trzeba to nazwać jakoś, to drzewo. Ja bym chętnie stworzył taką ekipę takich jakby detektywów, może coś takiego, czy... Może nie detektywów, bo teraz jestem gangusem, to może jakiś... Może byśmy stworzyli jakiś gang na Palionowie i to by było drzewo gangu po prostu, może. Musimy wymyślić nazwę dla gangu. I niech to będzie drzewo gangu i tutaj będą się spotykać, prawda, wszyscy członkowie gangu i tylko członkowie gangu będą mieli wstęp do tego drzewa. To jest dobry pomysł. Tak będzie trzeba zrobić, więc to na tym się będzie trzeba pochylić za niedługo. No a póki co, to ja bym chciał przygotować to miejsce tak, żeby mieć tam mapę, więc ja szybko zajdę na chatę, bo ja chyba mam tam mapy. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda i przygotujemy się na właśnie napad na hejtera. Dobra, tu, o, mam tutaj mapy, dobra, tutaj są jakieś, więc git, miałem jeszcze więcej chyba, ale, o nie, zużyłem sobie jedną mapę, no nie. Dobra, ale mamy jeszcze 8, dobra, trudno, to damy radę, biorę je wszystkie i teraz tak, najważniejsze miejsce na mapę to są miejsca wokół właśnie domu hejtera, czyli musimy się dostać w takie miejsca, żeby właśnie ten dom hejtera ująć. Czyli pierwsze, od czego musimy zacząć, to od tej mapy, która będzie najbliżej, tak żeby wykorzystać mapy dookoła, żeby zaznaczyć taki obszar mały, wiecie. Mamy 8 map, czyli będziemy w stanie zaznaczyć tak naprawdę taki kwadrat fajny, z tym, że...
Z tym, że braknie nam jednej mapy wtedy, bo właśnie sobie jedną wykorzystałem przed chwilą, no ale trudno. O! Tam jest hejter. Dobra, czekajcie, chowamy się, bo widzę, że on koło tej łapki gdzieś chodzi, więc musimy uważać tutaj bardzo, bardzo uważnie przechodzić. Dobra, przejdźmy sobie tędy. Staniemy pod tą łapką. Chociaż tutaj, o nie, on tam też ma szybę, dobra, to mamy problem lekki. Ale dobra, jak staniemy sobie tutaj, tak całkiem pod łapą, to on tego nie zobaczy i będziemy musieli tutaj ogarnąć, jak wygląda sytuacja. Dobra, jesteśmy pod tą łapą i teraz tak, bierzemy mapę, zróbmy sobie miejsce w ekwipunku na te rzeczy. Będziemy potrzebować 8 miejsc, więc bierzemy to, uwaga, jest tak. Stawiam pierwszą mapę i teraz to jest mapa, która sięga... O nie, to jest akurat na krawędzi dwóch map. W sensie, że ta mapa i tutaj obok będzie trzeba przejść. No dobra, czyli ta cała łapka jest w takim bardzo średnim miejscu i idealnie na krawędzi, ale lipa. Dobra, bierzemy tutaj to i teraz, dobra, to wygląda tak. Czyli tak naprawdę potrzebowalibyśmy... Czyli idealnie, wystarczy nam 6 map, weźmiemy jedną tam i... Dobra, mam pomysł, bierzemy elytrę. Bierzemy... Chociaż nie powinienem na elytrze lecieć tam chyba. Dobra, lecimy, nie no, z buta też nie mogę lecieć. Kurczę, najgorszy, że on tam jest, ale dobra, damy radę, bierzemy fajerwerki i lecimy tu. Oła, dostałem. Lecimy tutaj i teraz musimy przejść tu. Dobra, sięgnie nam się tutaj, o dobra, mamy ten, klikamy tutaj mapę. Jak wygląda sytuacja? Jest git. Teraz lecimy tu, czyli musimy załapać drugą część więzienia z drugiej strony. Jesteśmy tam, dobra, bierzemy to. Mamy tą mapę, mamy mapę, jest dobrze. I teraz musimy w drugą stronę polecieć. Czyli tutaj bierzemy jedną mapę, dobra. Gdzie jesteśmy tam i teraz będziemy brali kolejną mapę, pyk. Dobra, i wracamy z powrotem, to jest to. Mamy to zrobione, udało mi się. To było bardzo ciężkie, ale się udało, więc szybko wracamy z powrotem na naszą... A, tylko nie mam ramek, muszę jeszcze po ramki lecieć. Jeszcze po ramki, żeby móc postawić te całe, jak to się nazywa, tą mapę. Więc bierzemy tak i teraz tak, czy ja mam tutaj gdzieś skórę? Powinienem mieć gdzieś jeszcze skórę. Jest skóra, dobra, świetnie, 11. I drewno, dobra, mamy drewno. Robimy tak, łup, wszystko przerabiamy na patyki, bo już mi się nie chce, że tak powiem, czekać. Tu, pyk, mamy ramki, pyk. Tu, tak, dobra, mamy ramki, dobra, jest świetnie. Mamy 11 ramek, czyli nawet za dużo, w sumie potrzebowałem tylko 6, nie wiem po co tyle zrobiłem. Nieważne, kiedyś się to wykorzysta na pewno. Ściągam tą elytrę, bo ona mi trochę przeszkadza, jak czasami biegam. Więc szybko lecimy tutaj do tego drzewa i robimy stół. Robimy stół gangusowy, może tak to nazwijmy. Nie, stół gangusowy to nie najlepiej brzmi. Zabierzmy tego ziemniaka, dobra, myk, wchodzimy tu do środka, okej. Zamykam to i schodzimy na dół. I w tym miejscu zrobimy ten stół. Tutaj na środku, bo tu jest miejsce. To jest idealne miejsce na to, więc tak. Chwilowo postawię póki co coś takiego. To będzie na razie chwilowy stół, ponieważ nie mam aktualnie nic lepszego, ale spokojnie. To kiedyś się zmieni. Więc teraz tak. Musimy... O nie! Nie mogę tak postawić tego stołu. On musi być postawiony... Ojojoj, tu musimy troszkę inaczej to zrobić. On musi być postawiony w ten sposób. Tu bierzemy to. Tak, tak i musi być tak postawiony, bo tak nam mapa wychodzi. I teraz tak, to jest pierwsza mapa. Nie, to nie jest pierwsza mapa. To też nie jest pierwsza mapa, czekajcie, bo już się pogubiłem, gdzie ja mam mapy wszystkie. Po kolei, musimy zobaczyć, gdzie jest łapka. Łapka kryje się, uwaga. Ej, gdzie mam? Ej, nie mam, czekajcie, co jest grane? O, tu jest pierwsza łapka, dobra, to jest dół. Czyli to jest tutaj, w tym miejscu. Teraz to jest więzienie, które ma być tutaj, w tym miejscu, dobra. Tu mamy, to się nie liczy, tu jest więzienie, pyk, to. Tu bierzemy, dajemy, to jest to miejsce. To jest to miejsce, świetnie, i brakuje nam ostatniej mapy, która będzie, i to jest to miejsce. Tak, i mamy zrobioną mapę idealnie. Nie jest to mapa całego Palionowa, ale to jest mapa taka, która ma w samym centrum, w samym środku tą łapkę hejtera i to jest właśnie to miejsce, które będziemy musieli mieć pod kontrolą i będzie trzeba obserwować, więc ja w tym momencie udaję się tam, żeby wykonać naszą pierwszą obserwację. Bierzemy tak, bierzemy to, bierzemy lunetę, bierzemy żarcie, żeby mieć coś do jedzenia, weźmiemy sobie elytrę, w razie jakby trzeba było gdzieś lecieć, zjedzmy sobie i lecimy tam szybko zobaczyć, co hejter tam kombinuje i może uda nam się wejść do niego na chatę. Ja już tam co prawda byłem, ale można się rozejrzeć jeszcze raz, może się coś zmieniło od tamtego czasu. Dobra, uwaga, najpierw wylećmy sobie tutaj na górę, na ten wieżowiec. Myk, dobra, wylądowane. I teraz zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Gdzie jest w środku, jest hejter w środku. Widzę, że coś sobie kombinuje i tam łazi. Czyli coś tam robi, czekajcie, czy on wyszedł? Wyszedł, o kurczę, ty, on wsiada do jakiejś kolejki. Co on robi? Co, on jest kurczę głupi, on sobie zrobi taką kolejkę, że nie może nią jechać. Nawet nie widzę wózka na tą odległość. Ale dobra, pojechał, bardzo dobrze, w sumie niech sobie jedzie. Ja sobie teraz zostanę się do niego na chatę. Tylko pytanie, gdzie on tą kolejką dojedzie.
Tu jedzie. Zjechał na dół. Okej, czyli ta kolejka prowadzi tam na dół chyba. Tam powinien wyjechać. Jest, wyjechał. Dobra, mamy obserwację na nim. I teraz tak, szybko musimy się tam przedostać, więc szybko lecę. Jedna fajerwerka i jesteśmy na miejscu. Tutaj szybkie lądowanie i robimy szybki przegląd chaty, zanim wróci. Szybki przegląd chaty, czy coś się zmieniło od kiedy ja tutaj byłem. Uwaga, stąd mamy dobry widok i teraz będziemy widzieć też, gdzie on jest w ogóle. Tam jest wózek, o, biega koło domu Paliona. Czyli mamy, że tak powiem, luz na razie. Czy on będzie tu chciał wrócić? Nie, jeszcze nie, dobra. Mamy spokój, dobra, uwaga. Zobaczmy, co kryje w skrzynkach teraz. Tutaj pusto, totalnie pusto, wszędzie ma pusto na razie. Tutaj coś jest pod łóżkiem? Nie ma nic pod łóżkiem, dobra, git. Tutaj nie ma nic, schodzimy piętro niżej. Tutaj nie ma również... Nic nie ma w tych... A nie, ma w skrzynkach już rzeczy. Są zielone. Ma tu jakieś dziwne rzeczy i tak dalej. Dobra, to na razie mu to zostawiamy. Ale wiemy, że jest. Tutaj ma trochę tych, jak to się nazywa? Buraków tutaj ma trochę, więc dobra, tutaj jest git. Dobra, no czyli tak naprawdę to jest jedna skrzynka, w której cokolwiek ma. Dobra, czy coś będziemy stąd brać? Nie, nie możemy stąd nic brać. Nie jesteśmy złodziejami, jesteśmy tylko, prawda, gangusami, które tutaj sprawiają, że wszystko... on już wraca! O kurczę, czy on mnie widział? Mam nadzieję, że nie. Czekajcie, zlatujemy w dół i teraz tak, musimy znaleźć jakieś dobre miejsce obserwacyjne. Stąd to będzie dobre miejsce. Uwaga, tu. Teraz patrzymy, co się wydarzy. Widzę go, tam przyjedzie, uwaga. O kurczę, jeśli mnie widział, to mamy przekichane, ale mam nadzieję, że mnie nie widział. Chociaż patrzył się do góry, ale mam nadzieję, że nie widział. Dobra, uwaga, czy on tam dojedzie? Kiedy on tam dojedzie? Czy ja po prostu nie mam render dystansu, on tam już jest, tylko ja go nie widzę. O nie, nie wiem właśnie, czy on tam już jest, czy go tam nie ma. Ole lipa. Nie, no powinienem go widzieć, tak mi się wydaje. Nie widzę go. Albo wszedł na chatę już? Czy on dojechał tą kolejką? Nie, no chyba jeszcze nie. Gdzie on jest? Zgubiłem go. On gdzieś wysiadł po drodze chyba. O, jest kolejka. Dojechała. Może on wysiadł i ta kolejka bez niego przyjechała. Ale to nie wiem, gdzie on jest. Nie widzę go. Dobra, czekajcie, ja idę, bo ja nie wiem, gdzie on jest. Musimy zmienić punkt obserwacyjny, ponieważ to nie jest najlepsze miejsce na to, żeby obserwować. O, czy ja go tam widziałem? Czekajcie. Nie widzę nic. Dobra. Lecimy szybko na drzewo. Na moim drzewie jest dobry punkt obserwacyjny. Nisko przy ziemi, żeby nikt mnie nie widział. Myk, dobra. Szybko tu i teraz tak. Pyk do góry, tu i o kurczę. Dobra, lądujemy normalnie. Chciałem fajnie wlecieć w to drzewo, ale musimy wylądować normalnie. Dobra, lądujemy tu i szybko na górę. Szybko na górę i zobaczymy stąd, bo stąd go było widać, jak tutaj byłem. Tutaj. I teraz tak. Stąd jesteśmy, pyk, kucamy. I widzę go, dobra, jest u siebie na chacie. Chyba nic nie podejrzewa, chyba możemy być spokojni. Skąd on ma shulker boxa? Ej, on ma shulker boxa! Co jest grane? Skąd on takie rzeczy zdobył? Dobra, czekajcie, ktoś mu musiał albo to dać, albo on jest jakiś mega mocny. Jak staniemy tu, to nic nie widzę, dobra, czyli to jest fatalne miejsce. Ale jak wyjdziemy tutaj do góry, to tutaj stąd będę widział. Czekajcie, tu stańmy, dobra, pyk. Okej. Dobra, tu mam lepszy punkt obserwacyjny na to miejsce, ale nie widzę za to wejścia, to jest minus. Dobra, wiecie co, ja uważam ten dzień za naprawdę udany i udało nam się naprawdę sporo rzeczy prześledzić. No i zaczęliśmy tutaj, prawda, rozbudowywać nasz, że tak powiem, drzewo gangu, zaczęliśmy rozbudowywać. Musimy wymyślić jeszcze nazwę gangu, no i przede wszystkim ten gang stworzyć, no bo gang to jest, prawda, zbiorowisko jakichś tam ludzi, a nie tylko mnie samego, nie? Więc musimy kogoś zwerbować, no i mam nadzieję, że razem wspólnie pozbędziemy się hejtera, bo mi się nie podoba jego obecność tutaj.